Siema, siema, jestem Rajo, to jest koniec z naszej serii Podwórko. Koniec ze mną oczywiście jest Krzysztof, siemaneczko. Siemano. Ale podjechał, kurde. Wiesz co, ej, stań koło prasy. Wiesz jak to wygląda? Jak? Jakbyś miał gry skill na głowie i ci wycięło głowę. Idealnie twój rudy łeb pasuje do tego, do tej prasy, nie? No. No rudy jestem, no tak. Nie, po prostu takie masz włosy, nic się nie stało, nie? Słuchajcie, witam w kolejnym odcinku, tak samo witam też widzów. Zostawcie na początku łapkę w górę i subskrypcję na kanale, to was bardzo proszę, bo lecimy po 50 tysięcy. A brakuje, kurczę, no lekutko ponad 4K, więc jesteście w stanie to zrobić spokojnie. Napiszcie do kolegi, brata, siostry, do mamy, wujka albo kogoś jeszcze z rodziny, żeby wbili, dali subika Riotowi, bo 50K to będzie pół setki, tak? A to już potem tracie z górki. Też z górki potem, ale tak serio. Oczywiście to mówią serio, ale też fajnie, żeby się tak zrobić, tak trochę pół żartem, pół serio to było, nie? Słuchajcie, dzisiaj jak widzicie, akcja taka, że ja biorę kombajn, biorę Deutscha dzisiaj naszego i jedziemy w pracę polowe z rzepakiem. Krzysiek właśnie bierze praskę i będzie prasował sobie łąkę, zaraz pokażę którą, 22-21 oraz tutaj to paletko po słoma, także trochę tego wyjdzie. Ja biorę 16, dwie przyczepki, no i ten zasad dzisiaj będzie mi towarzyszył cały odcinek, mam nadzieję, że wyjdzie spoko. Także co, nie przedłużam Krzychu, do pracy chyba, nie? Jedziemy. Bierzemy się za robotę. Bierzemy się za robotę. Czy odpaliłem już? O, odpaliłem, dobra. Ja sobie też odpalę tej chudziki, żebym wszystko ładnie widział. A bo ja mam ten pomot już stywany, matko boska. Ja cię. Nie. Ja już zapominam. Ja się w ogóle to zmieszczę? Zmieść się, dawaj. Czekaj, bo tu... Oj, masz ci los. Oj. Powiem ci, że nie jest mobilny ten no, kierowca jest jakiś niemobilny chyba. No, nie jest mobilne w ogóle tej rybane. No ale nic, ruszamy sobie kombajnikiem, jedziemy na nowe pole, które zakupiliśmy dosłownie na wiosnę, niedawno. No i na nim mamy rzepak. Rzepak dzisiaj będziemy tu kłaść cały. Tam jest 80 arów chyba? Coś takiego? To też poletko będzie w ogóle będzie do powiększenia, tam w sensie trzeba będzie powycinać pewne elementy na tym polu. Pewne elementy, czyli właśnie są to drzewa z krzakami. Także zaraz zobaczycie, o co dokładnie mi chodzi. Po tym jak się jeszcze uda, to pojedzie na 54, 50, 51 na te trzy właśnie pola połączone w jedno i tam czy się tam, no, na tego jumpera pojedziemy, tak powiem, na pole Pawła jumpera. Dawnego. Tam podjedziemy właśnie i sobie też wykosimy trochę tego rzepaku, pewnie wszystkiego nie uda mi się położyć, ale może jednak coś tam trochę, więc zobaczymy jak to wygląda. Więc tak, ja się tutaj gdzieś rozłożę, na tym polu w sumie to nie ma nawet co w innym miejscu się rozkładać. Okej, okay. Niech będzie tak, wyskakujemy sobie, my cyk fuch odczepiamy, dobra. I co? W ogóle myślałem, czy właśnie bracie na przyczepę czy dwie, ale myślę, że w sumie to pole szybko się uda ogarnąć, bo ja dzisiaj raczej nic oprócz koszenia nie planuję. Ewentualnie może tam gdzieś się z Krzychem bym zamienił potem, ale w sumie nie, no wczoraj. Dopiero nagrałem właśnie odcinek z prasowania, także nie ma sensu chyba robić tego drugi raz, nie? Dobra. Siema, jako pracę używacie z Krzychem? Mamy właśnie Galigani, to co robi 150, nie? Belki. Także bardzo fajna praska, nasz najnowszy nabytek w sumie jakby nie było. No ale to pewnie już wiecie po poprzednim odcinku, nie? Chyba, że ktoś dopiero przyszedł na Twitcha i jeszcze nie widział. Tylko jeszcze kable sobie podłączę i wałek. Okej. Okay. Niech będzie tak. Odpalamy. Wszystko co potrzeba. A może tam zrobię. Wiesz co ci powiem, że wpadłem na pomysł, nie? Jako, że no. Robię też live'y, to pozdrowię jedną osobę na odcinku. Co ty na to? No spoko, nie ma problemu. Enduro Białe Bury, masz pozdrow na odcinku, tak jak chciałeś. No, więc proszę, pozdrawiam Enduro Białe Bury. On ma taki nick? Tak. Enduro Białe Bury. No niechaj będzie, niechaj będzie. Elegancko. Spoczko. Ej, powiem ci, że paczek mega. Mega, wszystko na zielono leci tutaj z poletkiem, wiesz? No i zajebiście. Zarąbiście leci, no, naprawdę. Super sprawa. W ogóle bliska, dzięki temu, że mam teraz to myśl do wycięcia? Uhuhu, nowe, dobra, będziemy wycinać to drzewo w takim razie. Zaraz jak że teraz mam stojak na kierownicę i mam użyłem znowu panelu, sobie tego, teraz jest jakby tak skonfigurowane, że ten stanowisko jest w sumie takie całe teraz spójne.
to dzięki temu mogłem w końcu zacząć używać takiego czegoś jak podnoszone biurko, które oczywiście mam, ale z tego nie używałem tego, nie korzystałem z tego gdzieś z rok by było nawet, albo dłużej. I tak właśnie myślałem, czy można by zrobić jakiś odcinek taki testowy, gdzie na przykład będę cały odcinek stał na stojąco. Nie wiem, czy mi się to uda, ale może kolejny odcinek, jak będę tam, nie wiem, będziemy kosić jakąś pszeniczkę, zrobię na stojąco. To musimy tego, w bizonie kosić wtedy. No, w bizonie byłoby najlepsze, nie? To było super rzecz, nie? A Grusus, ale to było u Krzycha, nie? Tak jest, pozdrowionka. Więc jak chcesz, to zapraszam do Krzycha tam na pozdrowionkę, no właśnie, nie? Ale zresztą też mogę pozdrawiać, ale no wiecie jak to. U nas tak jest, u mnie tak na odcinku jesteście widoczni, a Krzycha widzowie na odcinku nie są widoczni, nie? Bo kiedy ja to nagrywam, to oczywiście jest live, tak? Trwa wszystko to na żywo. Ale Krzysztof również streama prowadzi. Dokładnie. Także tak to tutaj działa. Jak to leci w ogóle? Nie, sieczka Farming 22 to jest coś pięknego. Naprawdę to zrobi teraz tak perfekcyjnie. Co jak to, ale to wygląda super, nie? Super to teraz wygląda. Już chyba jestem full bęciony, wiecie, tego nie mogę dać, nie? No siema ty, siema, siema dziku, witam. Czy gram na szpaków? Następny będzie mi teraz trollował. Tak, gram, no. Jest grany na szpaków. Okej. Okay. W sumie zrobiłem przez 2,5 tony już mam tego rzepaczku. Nie jest jakoś tam nawet źle, tak jak mam być szczery. Myślałem, że będzie troszeczkę gorzej z tym, ale do końca nawet z 3 tonki myślę, że spokojnie będzie wykoszone. A to w polu widzicie, kawał pola jest. Jak mówię, ja bym chciał właśnie ten, widzicie, zagajnik cały wielki wyciąć. No to atakuje rzut beretem, więc szybka sprawa z tym pójdzie. I właśnie co z tymi drzewami robić tutaj? Bo tu w sumie te drzewa też można trochę tam przeradzić. Ale z drugiej strony chcę, to nie będzie przeszkadzało. Jest taki dosyć ładny taki zjazd. Więc no w sumie nawet nie wiem, co z tym robić. Może zostawimy tak jeszcze. No nie wiadomo, nie? Nie wiadomo, jak to będzie. Na razie chyba zostawię. No. Bo byłoby na pewno prosto i wygodniej, ale z drugiej strony też byłoby nudno, a ja staram się tak się jakoś... Umatko. Staram się jakoś też te pola w taki sposób ogarniać, żebym jednak na odcinkach miał nie tylko jazdę prosto na GPS-ie, tylko jednak czasem się tam trochę poskręcać i wiecie. Polec się. Czy masz kontakt z Julką Żugaj? To jest coś od ciebie, czy jak? Nie, jest taki mem na TikToku, jakby można powiedzieć. A czemu? A co się stało w temacie z tym? No, 3,8 zmieniliśmy po przejeździe jednym. Nie, to po prostu chodzi o to, że jakieś dzieci podkładają głos i wiesz, tak krzyczą jakby coś takiego. Aha, okej. Taki mem TikTokowy. Okej. No już tylko wypadłem trochę. Myślę, warto by na TikToka trochę wrócić. A tobie nie bardziej wrócę już na jesień, bo teraz mi się kurde nie chce. Nie chce mi się. No. Ale już w sumie to poromane, bo ten TikTok fajnie mi szedł. Wystarczyło tylko o niego dbać i być regularnym. Ale szubie. Jakoś tak kurczę. No. Brakło do tego weny, nie? Byś wstawił ten na TikToka zapowiedzi odcinka. Najnowszy odcinku. Zakup garażu. Czy tam auta. Ej, bez kitu, no. Można troszeczkę coś robić. Możemy tak jak podziałać, w sumie to nie jest mój pomysł. Krzysztof, jesteś geniuszem. Ja o tym wiem, ale ty mi i tak nie płacisz. Przyjmujmy się po pytaniu, czy grasz na szpakowie? A, okej. Okay. No tak, jasne. Ty, no w sumie tu już robię drugi przejazd, to może trochę pojedziemy z tej kamery. Tej trzeciej osoby, wiecie co, a propos kamery. Ja bym tu już tą kamerę chciał ustawić sobie jakoś na taką. No, i fajnie, a właśnie, propos kamery. Bo mam właśnie teraz tego Sajteka. I dzięki temu mogę sobie zrobić takie fajne, płynne ujęcia. No i pewnie to bardzo pomoże przy prezentacji jakichś rzeczy na szpakowie, między innymi też. Więc kto wie, ale może właśnie coś jakiegoś się uda zrobić. No patrz, jak to fajnie wygląda, nie? Zobaczcie, jak to. Super rzecz, nie? Jak z drona normalnie nagrywane. Także spoko. Ojej, chyba nie dojadę. W sumie dobrze było jechać do końca. Tam się obrócić i byśmy stali sobie na zakończeniu, nie? Było wtedy po prostu perfekcyjnie. Mamy 10 minut odcinka i my się za chwilkę, za jakieś kolejne minutki dokończymy sobie tutaj to pole i ruszymy na kolejne. No jak mówię, akcja, konkretny rzepak, nic więcej nie mam w planach. Także... Wiesz co, może zrobić sobie jakąś miniaturkę za chwileczkę? To nie jest nawet taki pomysł, jakbym tak miniaturkę walnął.
A to no, za chwilkę. No. Za chwilkę weźmiemy sobie jeszcze ten. Przejdziemy szybkami. Wtedy byłoby spoko. Ogólnie mogłem prosić Krzychę, żeby przyjechał, ale też z drugiej strony nie chcę jeździć tylko gomajnie w tym odcinku, dlatego tak wiecie. Będę sobie zmieniał swoje te prace, nie? O, jest full, dobra. Jest full. Ja sobie to otwieram. Rurkę. Teraz maszyn mamy od Groma. Wypłata dla Krzycha? A, bez kitu, no. Zapomniałem wypłacić dla Krzycha. No i już myślałem, że mam fajną kasę na koncie. A jeszcze trzeba utrzymać tego darmo zjada. A ty skipowałeś jeden miesiąc czy ile? Tak, do lipca skipnąłem. Dobra. Za lipiec nie miałeś zapłacone. Ty hutnik. Nie no, dobrze, tak ma być, tak? Tak musimy mieć. Wiesz co, Krzychu, ja myślę w ogóle, że można by zrobić jakiegoś moda. Jakiego? Moda, który po prostu będzie zabierał cyklicznie codziennie kasę. Codziennie? No, no bo wiesz, że się nie da się zrobić się co miesiąc, nie? Mhm. Więc powiedzmy takie coś, że codziennie by zabierało to, no w tym przypadku akurat 1250 zł, nie? No. I wtedy byłoby to spoko, bym nie musiał o to w ogóle o to dbać, tylko by wszystko szło automatycznie, nie? Trzeba, no, można księgowego zrobimy sobie. W sumie ciężko ma po to górkę. To na pusto ciężko idzie? Kabel mnie odłączyłeś, czy co? Ja cię się odłączyłem. Ciężko może ma. To na pusto? No, a taka przyczepa nie jest ciężka? No, pusta chyba nie. To nie jest masy, co ma 150 koni. No ale... Masy ma 140, a 16 ma 155. Ile? 155 ma 16, będziesz, to jest turbo doładowane. Aha. No. 16 to jest najsilniejszy ciągnik na gospo, nie? Ty, no on się czołga po prostu. Czołgać. Może jakby na low pojechał. No dobra, na low jeszcze idzie jakoś. W tym przełożeniu. Dobra, teraz tak. Przełączamy się. Na asfalcie, no idzie, no. Wiadomo, że tak. Dobra, zjedziemy sobie tutaj. Mogą sobie na polu od razu, jak nie wchodzę na asfalt, zjeżdżałem, ale to już trudno. Dobra, to co? Wyspiemy się. I myślę, że spotkamy się za chwilkę, jak już tam zrobię jeszcze miniaturkę, nie? Bo nie chcę teraz czekać z tym na potem, tylko zrobię sobie od razu, także zaraz do was wracam. Dobra, wracamy z powrotem już do odcinka. Wybaczcie to cięcie takie lekutkie, ale chciałem tam zrobić fajną miniaturkę. Myślę, że w miarę wyszło, trochę Krzysztof też pomógł. No i co? Tu kończymy sobie kawałeczek powolutku. Myślę, że jakiś jeden przejazd zostanie do końca i to będzie wszystko z tego kawałka. Tam żeśmy sobie też rozsypali, trochę tutaj wam też to pole skipnamy, żeby też tak nie robić ciągle tego samego. Ale no, jak już to miarę idzie, w ogóle spoko, to jest charakterystyka tego pola, że robi się tak w kółko. Wiadomo, że potem już jak będziemy mieli te, nie będzie tego zagajnika, to będziemy robić arcz przy razie. Ale i tak nawet nie się to wychodzi. Nie, ta animacja jest po prostu przepiękna, nie? Cudowne. Po prostu, witamy, no. Ale wiesz, właśnie, kogut już nie używa chyba na polu, nie? Bo tu ludzie mówili, że kogut wyłączony to screen do wywalenia. Ale kogut to się używa na polu, tylko chyba tylko do transportu, nie? Bo jak teraz odpalę go, to on to w sumie jest niepotrzebny, nie? I tak za bardzo nie robi. Kierowca podjechał z przyczepami. Znaczy, no to też, nie? Niby. No tak, tak, ale tak w samej sobie pracy to chyba nie. Zresztą tam się nie znam, ale no. Wiadomo. Okej, a to jak idzie, prasowanko? Co teraz robisz? Elegancko. No ja prasuję słomę, nie? A, skończysz łąkę, tak robić? Tak, skończyłem. No, to git. I sporo tam belek wyszło? No, nawet jo. Z 20 będzie? Nie, możliwe. Nie będzie, nie będzie. 20 raczej nie. No ale to i tak fajnie, że tam trochę tej sumy i siana będzie. Wiadomo. Ja kurde, muszę w końcu siąść do tych plantek zesranych. Nie no, już mówiłem, jak zrobię gospo, to będą planeki, nie? Siadam do plantek. Ja ogarnę to. Bo tam w sumie wszystko mam przepisane, tylko nie wiem, czemu to się nie chce załadować, nie? Ja wiem, czemu się nie chce załadować. Boże, jaki jestem głupi. Ja wiem, czemu. Dobra, wiem, co zrobię nie tak w tych plandekach. Jutro będą krzyżowe plandeki.
Oho. No, jedna rzecz, to jest za poprawki tylko. O Jezu, dopiero teraz sobie przypomniałem, nie? Kombajnik jest sztos? No, jest zarąbisty, to prawda. Tak, Krzychu, ja wiem, co tam jest do poprawki. Kurde, od razu, aż mi tak lżej na sercu, nie? Bo już taka prosta rzecz będzie. No, to będzie mieli te plandeki z autolodem, ogarnięte mieli i fajnie. Ale tak na trzeba... Szkoda, że jeszcze tam w tej oborze na górze byś nie mógł postawić, nie? Znaczy... Sam w sobie trigger mógł, nie? Nie, da rady, wiesz, bo one się respią na ziemi. Chyba. No. Chyba na ziemi. W sensie? Wiesz co, sprawdzę to. Jeżeli się, się na ziemi nie respią, to ten. Znaczy nie, to będzie trochę, wiesz... Też średnio, jak będziemy to jednak mieli tam automatycznie ustawione rzeczy, tylko podejrzewam, że trigger jakiś ci łapie, nie? Mhm. Ale wiesz, to chyba też odciążyło pewnie. A, no to na pewno, no. Na pewno. Chociaż i tak mi się to odciąża, bo tam jest w oborze ten okluder, nie? Czyli nie ładują tych belek, które są w środku, jeżeli nie jesteś w środku obory, nie? A, no, okay. Więc tego nie mamy teoretycznie załadowane, nie? Okej, okay, my tu już wezwiemy. I zaraz robimy szybki przejazd na nowe pole. Znaczy na kolejne, nie na nowe, ale na kolejne pole. Ale kurczę, wam powiem tak się szczerze, mam nadzieję, że jak wytniemy sobie, pewnie teraz ja będę tutaj wycinał te drzewka. Może to po żniwach, no po żniwach wytniemy sobie. No po żniwach sobie wytniemy te drzewa, bo chciałem właśnie polecieć. O, czekajcie, tutaj pan jakiś jedzie, może lekko mu uciekniemy. Ojej, jak ile tu ludzi jest. Dobra, jakoś tędy się przejedzie. Więc kaskę fajnie by było sobie jakoś właśnie przytulić, tylko po to, bym mógł kupić nowe pola, bo pomysł na połączenie jest genialny i to nawet Krzyw z niego podsunął, bo w ogóle nie myślałem o tym w ten sposób, jeszcze można tego kolejne pole dołączyć, ale to zobaczcie, no nie, no, na kolejne jest tak, albo jest cisza z ruchem, albo nagle procesje jeżdżą, nie? No, zgadza się. Dobra, sorry pani kochana, tu zjeżdżam. Okej. Okay. Dobra, i tu wjeżdżamy. Jak to w ogóle będzie z tym, z plonem? Właśnie widzicie, ale nam się totalnie całkowicie zestawał precision farming. I wszystkie właściwie rzeczy musieliśmy robić od nowa, nie? Badanie próbek glebowych i to wszystko poszło się po prostu psu w dupę, nie? Więc mamy totalnie od zera to robione. No ale... Trudno, niechaj będzie i tak, nie? Ej, tu w ogóle Adwar nie mówił. Ale to będzie fajna poletka też potem, nie? Co tak z tej lata? Coś innego tak wyglądało. Ale to mniejsza. Jeżeli wejdzie fajnie nam siano, w sensie wejdzie nam dużo tych belek siana, to no. Prawdopodobnie, ale kolejny pokos będziemy robić na kiszonkę, nie? Bo będziemy robić jedną kiszonkę sobie z kukurydzy, a drugą z trawy. Chyba, że może połączymy to w jednym miejscu, to się fajnie uda i będziemy robić to i to, nie? Do jednego silosu. Można. Też było nawet spoko, tak wiecie, pomierzyć sobie, nie? Zobaczymy właśnie, nie? Jak to będzie. Cześć Huxon. Dzięki za follow-ka. Miło dla jego. Dobra, ale muzyka się gra. O. I fajniuchno tu leci. Raczej zrobię zawsze taki pierwszy przejazd, zrobię sobie dookoła, wiecie, żeby potem móc sobie się obkręcać, a nie jeździć po drogach publicznych, tylko wiecie, wszystko na polu. Tak jest najwygodniej. Potem. Nie no, tu jest super klasa gleby, nie? Naprawdę, co jak co, ale tu na tej 51 to jest super, nie? Dobrze, żebym ja tu jeszcze w ogóle debil łąkę miałem, nie? A teraz tu fajne plony lecą, myślę, że paczek tu wleciał, to już w ogóle. Ja myślę, że tutaj przyszłym zdaniu tutaj fajnie było walnąć sojkę, nie? Bo ponad soja fest oddaje i nie potrzeba w ogóle tego azotu. Także za darmola wszystko, nie? Oho. Wszystko za darmola. Tak? No. Soja jest chyba najlepszą uprawą w ogóle w farmingu, nie? No się tam po prostu wystarczyło zasiać i od chwastu upryskać, nie? I ona sobie sama fajnie rośnie. Okay. Także to naprawdę mega rzecz. Okej. Okay. Fajnie właśnie jak na zdzichowie miałem soję i tam posiałem sobie taki duży kawałek pola, chyba było 4 hektary w jednym kawałeczku, no to tam co jak co, ale soja oddało fajnie, nie? Tam chyba z samej tej soi dostaliśmy ponad 100 koła, z tego co pamiętam, więc fajnie, nie? No. A w sumie to pojedziemy sobie, nie będę się tam przecinał dookoła, tak to jest rzepak, więc wiecie jak to rzepakiem jest, nie? Rzepak po prostu schodzi normalnie.
Ja wiem, że troszkę może szybko jeżdżę, ale wiecie, staram też tak się trochę tą serię rozwijać, a nie tak stać w miejscu i w ogóle, więc uznałem właśnie taki sposób, że uznałem to tak, że będę jeździł trochę szybciej właśnie na tych koszeniach. Nie ze względu na realność, tylko ze względu na to, żeby trochę ten progres jakiś tam był widoczny i żeby te pola po prostu obrabiać szybciej, wiecie, nikt nie stara się robić żniw takich długich, nie? A przypomnę, że teraz mamy w sumie ponad 10 hektarów na tym, na tej serii, więc obrabiać się tak w sumie we dwóch w miarę idzie szybko, ale jednak nie codziennie to tutaj działamy, bo jeszcze, przepraszam, mam tam tego osadzonego w długach i tam też trzeba ta serię ogarniać, więc tak trochę wiesz. GPS ma? Oczywiście, że ma GPS-ik, jest, jak najbardziej, tylko teraz nie będę tego odpalał, nie? Bo pola są takie trochę nieregularne. Znaczy tu mógłbym sobie odpalić GPS-a, ale GPS jak najbardziej jest. Tylko, że to na tej kawałkach się nie po prostu tego włączać, nie? Dobra. W ogóle mega mi się podoba właśnie to, że nie jesteśmy w miejscu z polami i że co sezon cały czas jakieś tam kawałki dochodzą, nie? I fajnie, bo ta charakterystyka tych pól w ogóle tak się fajnie zmienia, że ciągle mamy coś nowego. Każdy sezon jest taki fajnie widoczny. Ja w ogóle mam taką ochotę odpalić sobie stare odcinki tego podwórka kolonisty i zobaczyć, jak wyglądało wcześniej naszego ospo, nie? Jak to wiesz, jak to było koszone wistulą tam jeszcze, nie? Jak 60 było głównym ciągnikiem na gospie. Kurde, też to było poramane czasy, nie? Kiedy to było? No, to już 4 miechy by było, nie? Jakoś tak. Cześć testu, witam. Tesu. Sorry, nie testu, tylko tesu. Siemano, siemano. Wiecie co, myślę, to jest dobry moment, żeby dojechać do końca i się obrócić już, nie? Bo będziemy zaraz wysypywać, a rura jednak lepiej po zewnętrznej stronie. Więc tu tylko szybki odjazd od miedzy był, a teraz będziemy już normalnie działać. Ogólnie jakoś takie FPS-y mi trochę tutaj gubią, nie wiem czemu i od czego to zależy. Chyba dlatego, że go na gospę patrzę. No. A to się generuje? Nie, to coś tam się generuje w sumie, ale jakoś tak też nie za dużo. Dobra. I fajno, przejaździk tu będzie. Akurat chodzi o rzepak, nigdy nie dałem o to, żeby jakoś go równo kosić, bo zawsze jest ten plus z nim, że tu jest tylko sieczka, nie? I ona jakby nam nic nie przeszkadza niczym. A w sumie sieczka chyba nawet teraz daje nam azot z tego sobie dodatkowy, w sensie tylko nawożenie, wiesz? Mam taki młodzik grany, że ta sieczka faktycznie pomaga na tych polach, bo co jak co, ale to sieczka jednak fajnie na tym polu mieć. Też połączone to pole 61, 62, 63, 65. To które są pola? 61? A, tam to masz połączone pole. No, no, no. My chyba mieliśmy tak z Arkiem na tym serii z kolonii 19 tak połączone te pola. Ale mieliśmy takie łączyć w sumie, już nie pamiętam jak to było. Ale jakoś tak, nie? Więc tam coś podobnego było, nie? Dobra, gdzie jest mój? O, zapalony był cały czas. Ty, 10300 nakoszone z tego pola. Z tego kawałka 10300? Tu jest potencjał spokojnie na 12 ton, nie? Jak tak no się drzew pozbyć. No to wtedy, no. Wyjdzie. A że paczek jest po 2000, nie? Chyba. Chyba ta. A może więcej? Zaraz policzymy, ile z tego kawałka było. 10300. Mamy tutaj nakoszone, no to kurde. Bardzo fajny plonik. Okej, ja myślę, wiecie co, że chyba i tak zaraz dobijamy do końca odcinka. Więc przejdziemy zaraz się do Krzycha zobaczyć, co on tam robi. A pewnie coś tam robi jednak. Mam nadzieję, że coś tam robi. Coś robię. Coś robię. Na pewno robię. Rozgasimy sobie. O, save'ik leci. Jak ktoś zaraz zobaczymy sobie ceny, nie? Jak wyglądają wahania cen na rzepak. 2300 jest w piku, 2300 w piku, czyli to będzie 10 ton. To będzie jakieś 20 tysięcy, 23 tysiące za to pole. A ono ile kosztowało nas? 87 tysięcy. Czyli 3 sezony w sumie by się zwróciło. Jak chodzi o rzepak, nie? Wiecie, wiecie, jakieś inne pewnie swoje by się zwróciło po dwóch sezonach, nie? Ale i tak spoko, potem jeszcze, ale drzewa tam będą, to ono się zwróci, to na pewno, nie? Dobra, odpalę sobie tutaj chudziki i zobaczymy, co Krzychu robi, nie? Przejdziemy się do niego tędy. A troszkę szybciej, ale też tak bez przesady. O, tu już widzę, że się zwinęli na targu. Pójdziemy sobie po poletkach. Oj, chyba cię widzę, a może mi się przywidziało? Chyba ja, ale biegnie. O, chwast widzę, odbił. Jest tutaj. Jest, Krzychu. Jest. Prasowanko. No i fajnie to leci, super sprawa. Ten tylko szczerze, że jest w sumie dobre, te kubki można stawiać tak, tego sumą będzie dużo.
jakby co. Dobra, to co, Liczka, żegnamy się z widzami, z YouTube'a. A Belek, jak to wyszło? Może być. Jakoś tak mało tego wszystkiego, kurde. Dziwnie mało. No dobra, także słuchajcie, o, na tle jeżdżącego krzyka sobie zakończymy odcinek. Dzięki za uwagę. Zapraszam oczywiście na kolejne odcinki z tej serii, żebyście też tutaj wpadali, bo dzieje się, jak widzicie, czasami nawet sporo. Także na razie trzymajcie się, no i cześć, pozdro. Pa, pa. Siemano. Ale ci ujęcie zrobiłem.